Cześć! Dzisiaj zapraszam Was na kolejną krótką recenzję książki. Już mogę Wam powiedzieć, że książka jest świetna, ale warto też zostać do końca filmu, bo mam dla Was małe rozdanie. Jest to książka Ciało nie kłamie, dr Judy Melinek i jej męża TJ Mitchella, 262 ciała, wyznanie lekarki medycyny sądowej. Żeby mierzyć się ze śmiercią, trzeba kochać życie. Jest to książka wydawnictwa Filia. Książka jest podzielona na 12 rozdziałów, z których każdy jest równie ciekawy, ale jeden zrobił na mnie większe wrażenie niż pozostałe i był to rozdział o katastrofie, o zamachu na World Trade Center. Wiedziałam, że to była ogromna tragedia, nie wiedziałam, że aż tak ogromna i to, co musieli przeżywać wszyscy lekarze, strażacy, policjanci, ochotnicy, którzy wydobywali ciała, fragmenty zwłok, to naprawdę przerażające i ten rozdział właśnie wywarł na mnie największe wrażenie. Mimo, że książka jest napisana przez małżeństwo, nie ma tutaj takich jakichś nudnych opisów z ich życia prywatnego. Doktor Judy Melinek wcale nie chciała na początku zostać lekarzem medycyny sądowej. Zaczęła rezydenturę z chirurgii, ale później okazało się, że to nie dla niej i właśnie zmieniła swoją ścieżkę zawodową. I myślę, że znaczy ona sama pisze, że był to dla niej bardzo dobry wybór. Książka, mimo że jest napisana lekko, jest napisana szczerze i czyta się ją naprawdę świetnie, nie jest dla każdego, bo jest pełna makabrycznych opisów zwłok, zabójstw, błędów różnych lekarskich i myślę, że nie każdy będzie chciał coś takiego czytać. Ktoś, kto albo jest przyzwyczajony do widoku czy opisów tego typu, albo kto lubi czytać takie rzeczy, jak najbardziej. Natomiast nie jest to książka dla każdego. Jeżeli interesujecie się medycyną, a w szczególności właśnie medycyną sądową, to na pewno będziecie zadowoleni z tej książki. Jest tu mnóstwo opisów, przypadków, często też procedur bardzo szczegółowych, rozwiązywanie zagadek, także mnóstwo wiedzy i jak najbardziej ta książka przybliży Wam tą specjalizację, jaką jest medycyna sądowa, także na pewno się nie zawiedziecie. Bez sensu, żebym Wam opowiadała o tych przypadkach, które są właśnie w tej książce, bo to nie o to chodzi. Chodzi o to, żebyście sami mogli ją przeczytać. Ja ją bardzo, bardzo polecam i zostawię Wam na dole link do tej książki. Ale dzięki uprzejmości wydawnictwa Filia mam dla Was dwa egzemplarze tej książki do wygrania. Jeden właśnie tutaj na YouTubie, a drugi na Instagramie, do czego też będzie link na dole w opisie. I teraz, jak można wygrać tę książkę? Trzeba zostawić komentarz pod tym filmem o treści, jaką książkę medyczną chcielibyście przeczytać, albo jaka jest Wasza ulubiona książka o tematyce medycznej. Musicie polubić ten film, być subskrybentem mojego kanału. No i okres trwania tego rozdania będzie na dole w opisie z całym regulaminem. Także ja już Wam dziękuję za oglądanie i do zobaczenia! Cześć!